Na policji byłem, próbowałem, nic z tego. Nie przyjęli zawiadomienia. Odmówili mi przyjęcia. Nie wiem, kto to był. Przyszła kobieta, przeszedł facet, dzwonię, widzą, że chcę złożyć zawiadomienie. Pewnie myślą, że się zirytuję bądź coś i będę się jakoś może źle zachowywał. No. Próżno takie oczekiwania. A to, że sobie przekazuję nielegalnie informacje, które są uzyskiwane w pewien sposób z mojego telefonu i że są informowani. Całe miasto, wszyscy ludzie, no to jest, już przechodzi ludzkie pojęcie. A można? Sekundkę, zaraz przyjdzie koleżanka tutaj. Nie ma chętnych. Ludzi w sklepie nie mogę, bo to są zwykli obywatele, więc nie z tego co wiem, nie mogę publikować nikich zerunków bez zgody. Tutaj kubek po kawce nie umyty. Nikomu się nie chce. No to się akurat nie musi nikt martwić o mnie, ja jestem absolutnie spokojny, więc... Żeby mnie wyprowadzić z równowagi, to musiałbym mieć... O. Witam ponownie. Mogę wejść, złożyć te wiadomienie już? No jest pani funkcjonariuszem publicznym, mogę panią nagrywać. Ostatnio nie przyjęto mojego zawiadomienia, nie zostało procedowane. Mogę czy nie? Proszę. Żeby zabezpieczyć to, żeby później nie było, że nic nie złożyłem. Albo żeby to nie było. Państwo tak robią, proszę się później nie dziwić, że ludzie państwa nagrywają. To są dwa zawiadomienia? Raz, dwa, trzy, cztery. W jednym zapisane więcej czynów, a pozostałe są rozbieżne, dość dużo dlatego opisane. Na siebie na potwierdzenie nic tam nie ma, żadnej fotokopii. Ale no, jakie to ma znaczenie? No ja potrzebuję od państwa zaświadczenie takie, że zostało to przyjęte tutaj w biurze sądu, prokuratury. Ja nie jestem od wyznawania sam sobie zaświadczenie tym, że złożyłem jej pismo. Pan celuje, żeby pan wiedział, że to do nas wpłynęło, dobrze?
Niech pan chwileczkę zaczeka, to ja panu... Oczywiście. Pan wiedział, że na pewno wpłynęły tutaj do nas do urzędu. Dobrze? Niech pan chwileczkę jasne. Zaczeka. Ale proszę wybrać tutaj... Tam, gdzie pani wskaże. Być może w końcu się uda cokolwiek. Uzyskać. Być może w końcu uda mi się jako obywatelowi też uzyskać ochronę prawną. Jeżeli wobec mnie stosuje się kary, nawet jeżeli nic nie zrobię i pomówienia i skazuje się mnie na wyroki. Przyjąłem od pana 4 egzemplarze zawiadomienia i 4 egzemplarze serokopie, że wpłynęły tutaj do nas do urzędu pana oddaję. Okej. Proszę bardzo. Dziękuję panu. Do widzenia. Miłego dnia. Nie wiem, czy pan. Nie wiem też, nie było tam nikogo. Nie wiem, czy mogę panią. Nie wiem. Powiem panu, że sama nie wiem. No, nie wiem, czy... No jak pani uważa, to ja puszczę. A tu się jest domofon, to się tym dzwoni? Dzwoniłem, ale też by tam trochę czekałem, tam pani chodziła przed chwilą. Wychodzę. Nie wiem, czy się uda tym razem w końcu. Do widzenia. Opuszczam właśnie teraz. Dzisiejsza data, dzisiejsze wydarzenie 20. 25.